Wystąpienie programowe wykona je wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa PROMLOT oraz prezes Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polski przy Polskich Zakładach Ziemniaków, doktor habilitowany inżynier Włodzimierz Adamski. Tytuł tego wystąpienia, prezentacji jest Droga rozwoju od COP i wielokropek. Do przemówienia, które Państwu pokażę, jakieś takie małe ciekawostki odnośnie podatkowania, na temat haseł, o nowych gatunkach ludzi ze Stalowej Woli i Mielca, efekty przedwojennego COP-u, różnice analoga między drugą i trzecią RP. No i takie małe zdjęcie, jak inżynier Kwiatkowski był w Mielcu. COP, na bazie którego wyrosła specjalna strefa ekonomiczna i dolina lotnicza. Pokażemy firmy w Dolinie Lotniczej, troszeczkę o Dolinie Lotniczej, powiemy troszeczkę o strefie i prezentację wybranych firm. Macie Państwo plakat z 1938 roku, gdzie mamy 15-letni plan rozbudowy Polski. W pierwszym etapie 39-42 miały się rozwinąć siły obronne. Wiadomo, jaka była sytuacja, Niemcy się zbronili. No niestety nie zdążyliśmy. Osiągnięcia, potem następny temat to była rozbudowa komunikacji lotniczej, kolejowej, drogi wodne, drogi dla samochodów. Następnym etapem to był rozwój lotnictwa i szeroko rozumianej oświaty. Następnym etapem to był rozbudowa miasta, szczególnie wielkich aglomeracji. I ostatnim etapem było zrównanie Polski A i B. I to miało być się zakończyć w 1954 roku. Niestety nie udało się. Dzisiaj minęło wiele, wiele lat i mamy, proszę Państwa, strategię odpowiedzialnego rozwoju zwanym planem Morawieckiego, który zaczyna wchodzić. I tu są wybrane fragmenty, na którym właśnie Eugeniusz Kwiatkowski zabierał głos. No ja tak może zacytuję, że im większe powodzenie tego narodu, tym większe powstają możliwości dla rozwoju potrzeb i interesów jednostki. Jaki wpływ miał COP dla nas na podstawie tego raportu? Proszę zobaczyć mam tu takie dane odnośnie opodatkowania się w urzędach. I proszę zobaczyć, że wtedy, kiedy wszedł centralny okręg przemysłowy, jak wzrósł podatek, zobaczymy to sobie na wykresie, ja go troszeczkę powiększę. I proszę zobaczyć, w Mielcu podatki wzrosły o 62%, Tarnowie 74%, Sandomierz 117%. Jeżeli, proszę też zwrócić uwagę na te słowa, które są takie wytłuszczone, co mówił Kwiatkowski. Wydaje mi się, że kiedyś społeczeństwo polskie oceni tę inicjatywę i ten twórczy wysiłek polskiego wojska jako otwarcie nowej drogi prowadzącej w konsekwencji do wielkiego rozwoju gospodarstwa cywilnego, prywatnego i na wskroś pokojowego. Oczywiście mówił o inwestycji w centralnym okręgu przemysłowym. Jak to dzisiaj wygląda? No, możemy to powiedzieć, prawda? Proszę zobaczyć, jak na przykład wyglądałaby sytuacja w Mielcu, gdyby nie było tego centralnego okręgu przemysłowego. Popatrzmy jeszcze na cyfry. One to też są istotne, bo ja się też wrócę do dzisiejszych czasów. Proszę zobaczyć, że zainwestowano 400 milionów złotych, w tamte jeszcze to były duże pieniądze, i przybyło około 100 tysięcy miejsc pracy w sumie, prawda? Czyli centralny okręg przemysłowy dał 100 tysięcy nowych miejsc pracy. A dzisiaj mamy na przykład klaster Dolina Lotnicza, która zatrudnia ponad 23 tysiące ludzi, ma sprzedaż 2 miliardy dolarów. Jest to zasadnicza i mocna kwota. Oczywiście
porównując COP, należy jeszcze wspomnieć o specjalnej strefie ekonomicznej, która powstała jako pierwsza w Polsce w Mielcu. Taki mały przerywnik, poznajecie Państwo rynek na osiedlu, no i Eugeniusza Kwiatkowskiego, który wizytował temu nasze miasto. I proszę popatrzeć. Mieliśmy plan centralnego okręgu przemysłowego, którego rozwój i plan Eugeniusza Kwiatkowskiego brutalnie przerwała wojna. I na bazie tego powstał Europark Mielec, powstała Dolina Lotnicza. No i oczywiście w Europarku Mielec mamy jeden z największych zakładów, jakich jest PZL Mielec, tu wcześniej wspominałem. Klaster Dolina Lotnicza. Proszę zobaczyć. Financial Times, największe czasopismo ekonomiczne świata, rozchodzące się w 2,5-milionowym nakładzie, pisze o Dolinie Lotniczej jako o sukcesie. Oczywiście Dolinę Lotniczą założył pan Marek Darecki, prezes WSK Mielec. Mamy tutaj skład zarządu. No, jeden z mielczanin to jest tutaj. Dzisiaj obecny jest też na sali Marek Bujny, który został mile powitany. Dolina Lotnicza mocno współpracuje z nauką, z Politechniką Rzeszowską. Jako przykład podałem tutaj projekt Nowoczesne technologie, materiały stosowane w przemyśle lotniczym. Ten projekt to jest 115 milionów. On zintegrował prawie wszystkie uczelnie w Polsce. Masę zakładów. To było bardzo duże przedsięwzięcie. No i proszę zobaczyć, proszę Państwa, do Doliny Lotniczej należy ponad 152 firmy. Tu macie loga tych wszystkich firm, które postarałem się zebrać. Jeżeli tu na sali ktoś z Państwa jest, jego firma należy, na pewno jego logo tutaj też jest. I przejdziemy może teraz do podprezentacji. Wspomniałem o specjalnej strefie ekonomicznej, która powstała. Oczywiście starsi z pokolenia pamiętają te obrazki, jak się zaczynało, jak jest dzisiaj, ile tych stref jest, jaki obszar zajmuje, prawda, na ile województw się rozrosło. Mamy tutaj obrazowo pokazane właśnie tą strefę mielecką. Nazywa się mielecką, ale istnieje i w Lublinie, i w Częstochowie, w Krakowie, w Szczecinie, także no, ładny kawał Polski strefa mielecka zajęła. Jakie były inwestycje? Proszę zobaczyć, no, na początku tych przemian myśmy nie mieli kapitału, byliśmy biedniejsi. No i oczywiście wchodził kapitał zagraniczny, ale co jest korzystne, no, kapitał polski jest gdzieś 1/3 tego. Ten kapitał zagraniczny wszedł w bardzo duży procent udziału, mamy tutaj firm polskich. Dosyć sporo jest tego, prawda? No i mamy znowu loga znanych firm. Są to firmy, to są potentaci światowi, prawda? Goodrich, United Technology, Sikorski, Kirchhoff, Hamilton. To są bardzo znane firmy na świecie. W strefie, ile wydano zezwoleń? Proszę zobaczyć, statystyka 353. Poniesione nakłady 8,3 miliarda, utworzone i utrzymane miejsca pracy 28 tysięcy. Jak to się ma w regionie mieleckim? Nakłady, proszę zobaczyć, 4,3 miliarda miejsc pracy utworzonych, utrzymanych 14 tysięcy. No i oczywiście większe firmy, jakie są w tej, tutaj w regionie mieleckim. No i mamy podstrefy, które żeśmy tam oglądali. Firmy, które mieszczą się w strefie mieleckiej. Widać, że jest ich dosyć sporo. No i firmy lotnicze, które są na czele z Sikorskim, Eurotech, tutaj wymieniane wcześniej, Finn, Goodrich. Jak w tej strefie, po COP-ie wyglądają inne firmy wybrane, które chciałem Państwu zaprezentować. Firma Borimex, niedaleko Borowej.
odpowiednie systemy jakości, prawda? Jakie gałęzie przemysłu, kolejowy, obronny, związany z lotnictwem, wydobywczy, energetyczny, motoryzacyjny, jakie mają możliwości, jeżeli idzie wykonawcze. Widzimy jedne z największych obrabiarek sterowanych numerycznie w Polsce. Właśnie są w tej firmie tutaj pod Mielcem. Widać ten park maszynowy, jaki to jest nowoczesny. Czyli posiadająca odpowiedni park maszynowy. Widzimy tutaj, proszę Państwa, wybrane z 17 nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie najlepszych producentów na świecie, których się nie powstydziłyby duże firmy i które duże firmy posiadają. Tak samo odpowiednie technologie służące do spawania. Organizacja projektująca, prawda? Widzicie Państwo, to są wszystko już elementy wykonywane przy pomocy techniki komputerowej. Oparta na wiedzy, zrównoważony rozwój. On o tym mówił, on to planował, tylko mówił to innymi słowami. I jak to zostało zrealizowane, mieliście Państwo właśnie okazję zobaczyć w tej krótkiej prezentacji. Najlepiej to eksportuje się wiedzę. Proszę Państwa, my nie tylko sprzedajemy, nie tylko współpracujemy, ale też bierzemy udział w wymianie myśli naukowej. Czyli bierzemy udział w seminariach lotniczych. Czasami zdarza się, że prowadzimy te seminaria w Europie Zachodniej. To jest potentat lotniczy i polscy naukowcy, polscy inżynierowie pokazują tam technologię i rzeczywiście tamta strona jest tym mocno zaskoczona. Z okręgu przemysłowego, tego z lat przedwojennych, do nowoczesnych, super innowacyjnych, inteligentnych zakładów pracy. Przykłady Państwo widzieliście. Warto iść śladami tych, którzy tymi zakładami zarządzają. Oglądając zainteresowanie wszystkie te filmy z firm działających na terenie miasta Mielca i okolic, rodzi się we mnie tylko jedno pytanie. Szczególnie zainteresowała mnie firma Państwa Koliszu, bo rodzi się takie pytanie, czy są jeszcze jakieś nagrody, których oni nie dostali? A jeżeli są, to życzę Wam z całego serca, żebyście je zdobywali. Krok po kroku. A więc możemy być dumni z dokonań, jakie poczyniono w Mielcu i w okolicach po transformacji. Tym, którzy wyróżniają się w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań konstruktorskich w dziedzinie techniki lotniczej. Drugie pole, które też jest przedmiotem oceny, to jest rozwój jak najpowszechniejsze w naszym otoczeniu. Nagrodę przyznajemy po raz kolejny i mam nadzieję, że jeszcze będziemy przyznawać wielokrotnie. Jeżeli chodzi o zbieranie wniosków, o wyróżnienie osób, firm i działalności, to wnioski te zbiera Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego przy ulicy Chopina 18. Tam w sekretariacie szefa zarządu można składać wnioski, których wzór jest określony. Jeżeli chodzi o przyszły rok, nawiązując do informacji pana Chojewskiego, chciałem powiedzieć, że w Mielcu będą imprezy lotnicze o dużym zasięgu, a mianowicie będzie 12 sierpnia ogólnoeuropejski zlot samolotów AN2. To jest nazwa zlot samolotów, ale przy tej okazji, bo pierwszy taki zlot był 20 lat temu w Mielcu, to i przylatują osoby nie tylko samolotami AN2, ale innymi środkami lokomocji ze Stanów i z daleko położonych krajów i następuje wymiana doświadczeń, bo samolot, który
akurat w przyszłym roku będzie obchodził 70-lecie swoich narodzin, jest stosowany w 60 krajach świata, jak wykazał to angielski badacz tego lotnictwa. W przyszłym roku również 21 i 22 października będzie też ogólnopolska impreza lotnicza, a mianowicie piąty zjazd agrolotników. Tu również zjeżdżają się specjaliści, ci, którzy wykonywali takie usługi agrolotnicze, a chciałem powiedzieć, że Mielec był pionierem polskich usług agrolotniczych i w przyszłym roku jest akurat 50-lecie ich rozpoczęcia. W tym roku przyznajemy dwie statuetki. Jeżeli chodzi o te statuetki, to pierwsza z nich dla pana prezesa Eurotechu Janusza Michalcewicza, który był szeroko przedstawiany już przez kolegę Włodka, także już tu szerzej chyba nie ma sensu przedstawiać. A jeżeli chodzi o drugą kandydaturę do wyróżnienia statuetką Dedala, to jest Wojciech Podkański, również prezentowany przez już prowadzącego nasze spotkanie, jak również no, jest to osoba doskonale znana w naszym środowisku, bo od 1971 roku pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym. W 1981 roku rozpoczął pracę na Politechnice Rzeszowskiej jako pracownik naukowy, przyczyniając się do wykształcenia wielu kadr potrzebnych lotnictwu. Centrum lotniczego. Pierwsza z nich to jest panu Markowi Dykasowi za wytrwałą działalność społeczną w rozwoju lądowiska w Tuszowie Narodowym oraz ogromną pasję, którą prezentuje na co dzień, rozwijając lotnictwo na tym terenie. Kolejna tablica to jest dla Mieleckiego Portalu Lotniczego, dla spotersów, za opracowanie symulatora lotu do wykorzystywania przez młodzież miejscową oraz za promocję lotnictwa. To są takie te z grup wstępnie określone te ich zasługi. To nie przypadek, że po transformacji, kiedy nie mieliśmy innych rynków zbytu, albo tak się po prostu życie potoczyło, właśnie w Mielcu, w tym środowisku rozkwitły nowe przedsięwzięcia. Tym wszystkim, którzy kultywują te wspomnienia lotnicze, te sukcesy miasta, ale i te sukcesy ludzi, chciałabym serdecznie pogratulować. Od Państwa, każdy z nas, każdy z mieszkańców Mielca, każdy z samorządowców i każdy, kto tu mieszka, się uczy z okazji lotniczego święta, ale również wszystkim, którzy oddają się społecznej pasji, aby popularyzować lotnictwo. Od tego typu spotkań jak dzisiejsze, po Klub Miłośników Ziemi Mieleckiej i wspieranie tradycji lotniczych, po działalność aeroklubów i wszystkich podmiotów, którzy mówią, jak latanie jest piękne. Do WSK przyszedłem w 1952 roku. Skończyłem szkołę mechaniczną, gimnazjum i liceum mechaniczne w Robczycach i w tym roku skończyło nas liceum 140 absolwentów i wszyscy dotrzymaliśmy nakazy pracy. Trzech nas z tego grona nie otrzymało, byliśmy wytypowani przez Radę Pedagogiczną na studia do Moskwy. Muszę powiedzieć, że i nie otrzymaliśmy nakazu pracy, że po pewnym czasie zostałem wezwany do szkoły i włączono i wręczono mi nakaz pracy.
podjąłem pracę w kontroli technicznej na 06. Był to oddział, który robił przyrządy dla produkcji lotniczej. Po pewnym okresie przeszkolenia przyznano mi odbiór przyrządów do montażu skrzydła, kadłuba, kopułki i opierzenia na wydziale 52. I do 59 roku tam pracowałem. I rzeczywiście była to dla mnie praca dosyć ciekawa. W 59 roku wezwał mnie dyrektor Gronek i zaproponował mi, żebym poszedł na rok czasu do obiektu na osiedlu numer 15, gdzie teraz, czy 18, gdzie znajduje się Agencja Rozwoju, i założył klub zainteresowań dla załogi. Umówiliśmy się na rok czasu. I rzeczywiście, chcę powiedzieć, że udało mi się to. Załoga przychodziła po pracy, i młodzi, i starsi, i rzeczywiście było duże zainteresowanie różnymi formami pracy. Szanowny panie prezesie, szanowne panie, panowie, postaram się bardzo krótko. Dziękuję za kolejny zorganizowanie takiej pięknej imprezy, jaką jest spotkanie pokoleń lotniczych. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym. Szanowni państwo, to właśnie dzięki wam, dzięki ludziom, którzy pracowali praktycznie od początku, jak tu pan Kaźmierski mówił, prowadzał sport, ale są też ludzie, którzy byli konstruktorami, mechanikami i tak dalej. To dzięki wam dzisiejsze pokolenie bardzo dobrze się rozwija. To dzięki wcześniejszemu pokoleniu dziś mamy ludzi technicznych, ludzi, którzy potrafią rozwijać piękny powiat mielecki. Gratuluję wszystkim firmom. Zacznę od tych naszych polskich firm, rodzinnych firm. Widzę tu kolegę radnego, państwa Koliszu, wielu innych. Naprawdę, musimy stawiać na polski biznes. To jak to było wcześniej powiedziane, plan Kwiatkowskiego, w tej chwili plan Morawieckiego. Oby ten plan Morawieckiego nam się wszystkim udał, bo tu właśnie ten plan Morawieckiego zakłada na większych pieniędzy i sił na rozwój właśnie polskiego przedsiębiorstwa. Gratulujemy zakładowi lotniczemu na ręce. Dlatego w Polsce wszyscy inwestują. Kirchhoff i tak dalej, kolejne firmy, nie będę wymieniał, inwestują przez to, że mamy dobrych fachowców. Ludzi, którzy potrafią zrobić praktycznie wszystko. Te urządzenia, firma w Borimexie, która zaczynała, znam ojca jeszcze świętej pamięci, pana Krupę, który zaczynał od kowadła, a dzisiaj jego syn i jego wnukowie mają najlepsze urządzenia. Szanowni państwo, tak trzymajmy. Trzymajmy tak i spotykajmy się i rozmawiajmy na temat, jak rozwijać i upiększać nasz piękny powiat mielecki. Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie państwa w imieniu samorządu województwa. Myślę, że największym, który reprezentuje i przedstawia lotnictwo w województwie podkarpackim, jest samorząd województwa. Bo dzisiaj strategia województwa podkarpackiego i najważniejszym tam zapisem jest strategia rozwoju lotnictwa i kosmonautyki. I myślę, że przeznaczamy ogromne środki na rozwój firm, które zajmują się produkcją lotniczą na terenie województwa podkarpackiego. Tutaj kolega Włodek Adamski przedstawił firmy, które skorzystały ze środków unijnych w perspektywie 2007-2013. Dzisiaj nowa perspektywa i w tej nowej strategii, nowa perspektywa unijna 2014-2020, to są środki 2 miliardy 200 milionów euro, czyli około 9 miliardów złotych. Na rozwój firm w województwie podkarpackim przeznaczono z tego około 20%. Ale głównym, tak jak powiedziałem, zapisem jest strategia rozwoju lotnictwa i kosmonautyki. Chciałbym w imieniu prezydenta Daniela Kozdęby, który nie mógł osobiście być tutaj, i w imieniu własnym podziękować za organizację szóstych spotkań lotniczych pokoleń i ten poziom, i którzy również ze mną razem wręczali nagrody. Dziękuję bardzo, gratuluję, życzę sukcesów, a wyróżnionym i nagrodzonym bardzo serdecznie gratuluję. Wszystkiego dobrego. Proszę panią Joannę Buszkiewicz, która, jak sądzę, odczyta list pana europosła Tomasza Poręby. Bardzo proszę, panie.
24 sierpnia 2016 rok. Organizatorzy i uczestnicy szóstych spotkań lotniczych pokoleń. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na szóste spotkanie lotniczych pokoleń. Wydarzenie to jest bez wątpienia unikalną okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy o polskim lotnictwie, ale także doskonałą sposobnością do promowania Mielca, tworząc jego pozytywny wizerunek. Lotnictwo to dziedzina, która odgrywa kluczowe znaczenie w naszym mieście. Ma długotrwałą tradycję i szczyci się dużym prestiżem. Przemysł lotniczy odgrywa wielką rolę nie tylko w Mielcu, ale również w województwie podkarpackim. Jest ono niejako symbolem naszego regionu. Dlatego pragnę przekazać wyrazy głębokiego uznania i wdzięczności dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tak bogatego programu szóstej już edycji tego wydarzenia. Żywię głęboką wiarę i nadzieję, że tego typu wydarzenia uświadomią społeczności lokalnej znaczenie przemysłu lotniczego dla naszego regionu. Jestem przekonany, że spotkania lotniczych pokoleń będą świetnym miejscem generowania nowych pomysłów, kontaktów i możliwości. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam, życząc owocnego spotkania. Podpisał Tomasz Poręba, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję.